Nie żyje mężczyzna, ciało znaleźli na przystanku autobusowym. To nie było zamarznięcie. W Lesznie na przystanku autobusowym znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja posiada nagrania z monitoringu. Ujawniają one, że mężczyzna nie zmarł wskutek wychłodzenia. Tragiczna śmierć na przystanku. W środę w Lesznie o godzinie 7 przechodzień zauważył bezwładnego mężczyznę na przystanku autobusowym. Sytuacja miała miejsce w okolicy galerii handlowej, gdzie niedługo potem zjawiły się służby ratownicze. Mężczyzna był reanimowany, bezskutecznie. Policjanci wszczęli dochodzenie w sprawie. Wedle ustaleń policji zmarły miał 58 lat i nie posiadał stałego miejsca zamieszkania. Jego ciało zostanie poddane sekcji zwłok, jednak już na teraz policja wyklucza jedną z przyczyn śmierci. Dotarli oni do nagrań z najbliższych kamer monitoringu, które pokazują moment usunięcia się mężczyzny na ziemię. Nie doszło do zamarznięcia. Policja, będąc w posiadaniu kamer monitoringu, odtworzyła ostatnie chwile życia 58-latka. Według nich, mężczyzna nie zamarzł. Przejrzeliśmy zapisy kamer pobliskich budynków i widać na nim, że mężczyzna chwilę przed osunięciem się na ziemię siedział na przystanku. Nie doszło więc do zamarznięcia, mówi Monika Rzymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie dla dziennika Głos Wielkopolski. Według informacji Głosu Wielkopolski, aktualną hipotezą co do przyczyny śmierci mężczyzny jest nagłe zatrzymanie akcji serca.